Jeszcze tej wiosny powróci tu zima i to nie za sprawą aury, a końca jednej z największych inwestycji w Sosnowcu w ostatnich latach. Trwają ostatnie przygotowania, aby po wielu miesiącach prac puste jeszcze krzesełka stadionu zimowego wypełniły się kibicami. Lodowisko to już ostatni, trzeci obiekt, który powstaje w ramach ArcelorMittal Park, czyli Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Ma ponad 2000 miejsc, a nad taflą zawisł już nowoczesny, czterostronny telebim. To jest nowy obiekt, który jest w tym momencie w trakcie odbiorów. Dokonujemy kilku ostatnich poprawek po zakończeniu prac budowlanych. Za moimi plecami już jest przygotowana tafla lodowa, gdzie 4 czerwca odbędzie się już pierwsza ślizgawka. Bo właśnie wtedy odbędzie się tu finał tygodnia Dnia Dziecka i lodowisko zostanie udostępnione łyżwiarzom, na razie tylko na 3 godziny. Jednak oficjalne otwarcie zaplanowane jest na 10 czerwca. Wtedy pierwsze sportowe emocje pojawią się tu wraz z kibicami za sprawą meczu hokeja na lodzie. Będzie to mecz charytatywny, gdzie artyści polscy z towarzyszeniem TVN24 włączą się wraz z naszymi mieszkańcami w akcję charytatywną dla małego 3-letniego Adasia. Adasia, który zmaga się z wrodzoną wadą kończyn górnych, którego czeka w tej chwili bardzo ciężka operacja, bardzo kosztowna operacja przeszczepienia paluszka w miejsce kciuka nieistniejącego. Jest potrzebna kwota 340 tysięcy złotych. Jak przekonuje sam prezydent, imprez na stadionie zimowym ma być zdecydowanie więcej, tak by mieszkańcy Sosnowca mogli cieszyć się nowymi obiektami. Będziemy szukać takich rozwiązań, żeby każdy tak naprawdę chociaż przez chwilę mógł z tych obiektów się cieszyć, z nich korzystać. Chyba w tym tygodniu olimpiada dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Z różnych części województwa gościły dzieciaki na naszej arenie Sosnowiec, jednym z elementów Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Teraz mówimy o tej bezpłatnej ślizgawce, ale akcji charytatywnej, meczu, ale i akcji charytatywnej. Różnego rodzaju innego imprezy, które już planujemy. Budowa nowego lodowiska, jak i pozostałych obiektów Zagłębiowskiego Parku Sportowego trwała od 2019 roku.